Слава Україні! Героям слава! Користуючись ще цією нагодою, дорогі Україні, єсте ще безпечні. І мам надію, що то również услышить і побачить Путін. Що не вдало йому ще ані поділити Україну, ані поділити Заходу. Що jesteśmy тверді, що jesteśmy jednoznaczni і що wszyscy będziemy wspierać wolną Ukrainę. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, Варшава! Panie prezydencie, przede wszystkim chciałem złożyć na Pana ręce podziękowania za to, że Pan osobiście zaangażował się w pomoc dla moich rodaków. Dziękujemy! 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 Ja chcę troszkę zgadać... Слава Україні! Героям слава! Київ, Варшава, вашого тилу є драматичним. І наші мислі дійсно є również з Маріуполем. Є з театром з Маріуполем, який буде відбудований, так як буде відбудована Україна. Слава Україні! Героям слава! Нех живе Польща, нех живе Україна, нех живе Європа. Всього доброго! На ręce władz polskich, ale także na ręce zwykłych Polaków, którzy dzisiaj wspierają Ukrainę, płyną ogromne podziękowania z naszych serc. Dziękujemy! 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 If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? Oh, if you close your eyes... Utrzymać się przy życiu. Wojna spadła na nas znienacka, kiedy spadły na nas bomby rakiety w ciągu jednej godziny. I nie wiedzieliśmy, co robić, jak żyć, kto stanie po naszej stronie. I wszyscy stanęli obok siebie. Nikt nie uciekał, wszyscy zajęliśmy pozycję. Ukraińcy walczą dzielnie. Wrogowie są wszędzie, wokół, na ziemi, w powietrzu, w cyberprzestrzeni. Pierwsi bohaterowie, pierwsze ofiary, pierwsze zwycięstwa. Minął tydzień. Przestaliśmy liczyć rosyjskie rakiety i bomby. I wiedzieliśmy, że świat reaguje milczeniem, kiedy prosiliśmy o zamknięcie świata, o zamknięcie nieba nad Ukrainą, kiedy były niszczone nasze szpitale. Minął miesiąc, a my dalej walczyliśmy w wojnie, której sobie nie życzyliśmy. Nieuzbrojeni. Naród powstał,
aby zdobyć pokój dla całego kraju, aby wrócić do niego i żyć w wolności wspólnie z tymi, którzy są za Ukrainą i za pokojem. Przed tą wojną żyliśmy w innym świecie. Tysiące ludzi żyło wtedy, a teraz już ich nie ma. Teraz wszyscy myślą tylko, co zrobić, jeśli Rosja wejdzie dalej do Europy. Widzę, że politycy się boją. Opierają się na mocy ludzi, którzy mogą stanąć, przeciwiając się temu, kto rozpoczął tę wojnę. A więc mamy tylko jedną rzecz do wyboru. Po pierwsze, ocalić Ukrainę w tej wojnie. Utrzymać wolność na całym świecie. To jest wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko wolności. Po drugie, środki obrony. Broń. Trzecia, więcej sankcji wobec Rosji. Wobec rosyjskiej ropy Korniczuk. Zebraliśmy się tutaj na głównej ulicy i czujemy ogromne wsparcie ze strony Izraelczyków, którzy oferują pomoc humanitarną, wsparcie codzienne i nacisk na rząd ucierpiały z wyniku wojny Rosji przeciw Ukrainie. Moja mama. Mama ciebie czeka. Wylądowali na naszym podwórzu. Niektórzy z nich urodzili się w schronach przeciwlotniczych lub w stacjach metra. Są niektóre w ogóle się nie urodziły. Tysiące ucierpiały. Zobaczcie, co oni robią z naszymi dziećmi. Oddychaj, kochanie. Pokażcie Putina temu dziecku. Synku. Ponad 1000 ukraińskich dzieci zginęło. Jeśli ktoś jest dobry, to nie zabija. Jeśli ktoś jest dobry, to nie zabija. 1,5 miliona dzieci stało się uchodźcami. Tysiące straciło swoje domy na zawsze. Tam już nic nie ma. Nie ma szkół, nie ma miast. Wielu oddzielono od ich rodziców. Tatę zostawiliśmy w Kijowie. Może będzie nawet walczyć. Niektórzy stracili rodziców. Nie mam już taty ani mamy. Chociaż tam jest wojna, to i tak będę kochać mój kraj. Za nasze idee. Przeciwko opresji. Święta, mocna, zjednoczona. Chwała Ukrainie, chwała naszemu narodowi, śmierć wrogowi, nade wszystko. Thank you. Dziękujemy. Każdego dnia Ukraińcy dowodzą wartości. W chwili będziemy filmować, jak inni uchodźcy wyjeżdżają stąd. Jesteście na punkcie kontrolnym. Wierzymy w naszych lekarzy, wierzymy w nasze siły zbrojne, w nasze siły ratunkowe i dziękujemy im za pomoc.